Sprawdzamy temperaturę termometrem. Mamy potężny stan. Tam mamy samice, jedzą dużo. Pobieramy do probóweczki. Tak, o, też zobaczymy, czy zareagowała na hormon. Wczoraj była w stadium piątym. Zalewamy płynem sera. Głównie po czym rozpoznajesz? Położenie jądra. Położenie jądra i później jego zanik, czyli rozkład. Ogólnie, że jak już jest ładna kulka w kulce, to wtedy wiążemy, nie? Ale tutaj wydaje mi się, że jeszcze będzie piąteczka. Jeszcze, tak? Tak, tak, tak. No to... Co, znaczy, że troszeczkę wstrzymała, tak? W zasadzie, nie? Tak, tak, tak. Ona troszeczkę przeszła, no taka, no jest lepiej, ale chyba troszeczkę ruszyła, ale ciągle jeszcze w piątce. I numer mamy 7. Tak wygląda stadium 5. Chociaż niektóre by się kwalifikowały na szóstkę. Natomiast ryba jest po transporcie, więc lepiej poczekać, aż będziemy pewni, i aż wszystkie jaja się wykształcą. Przechodzimy do następnego pomieszczenia. Kolejny raz zobaczymy ikrę. Musimy zdezynfekować tak. Ręce. A teraz idziemy zobaczyć ikrę. To jest akurat Artemia jeszcze, bo tamte cztery słoje to jest za mało, więc musiałem zaadoptować kilka słojów lękarniczych. A tutaj mamy o. Proszę. To jest ikra sandacza, rozklejana w taninie. Teoretycznie ona dzisiaj wieczorem albo jutro będzie się kluła. Patrząc po jak jest dojrzała i tak dalej, nie? Tu nie koło mikroskopem, ale mogę wam pokazać, jak fajnie już ikerce zapieprzają. Zobaczcie, jaka jest różnica między ikrą szczupaka. Ona już jest strasznie napęczniała w ogóle, nie? Którą widzieliście u Grzesia na poprzednich filmach. A jaka tu jest mini, delikatna ikra, oczywiście z zupełnie innym przepływem wody. I też nie może jak sebastian szczupaka możesz ładować, to teoretycznie szczupaka możesz ładować pod sam kurek, do góry. Dokładnie, nie? Tak. To tutaj nie więcej niż 300 gramów. Po ci wyleci górą, nie? Poleci. Jest po prostu wyższa. Jest za delikatna. Tak. No słuchaj, dla porównania w litrze, w kilogramie ikry szczupaka suche, że to rzeka nam tylko 100 tysięcy, a tu jest ponad milion, nie? Ziaren, nie? Więc
Różnica jest niesamowita, ona jest faktycznie bardzo, bardzo delikatna. Unosi się pod delikatnym już napływem wody, ciśnieniem. Zobaczcie, jak leciutko, jak takie piórka dosłownie się unosi. A w tej chwili ta ikra, którą w tej chwili kręcę, to ile ma? Ona ma już, ona jest od 23, czyli mamy 27. Czy 28? Ja już te tracę. 28. No to 5 dni ma. 5 dni. Ile będzie jeszcze? No myślę, że jutro będzie klucie. Na 6 dni. Tak. Czyli w ilu stopniu dnia się kluje? Powiem ci, że co samica, to jest inaczej. Nie? Każda samica ma inaczej. Tak jak to będzie, to jest na przykład od jednej samicy, to jest od drugiej samicy i niby tego samego dnia, a wiem, że będzie inaczej. Powiem ci, że jak u szczupaka jest tam te 110, to jest zawsze jak 100-110 dni. Tak, to tutaj jest różnie. Mamy, wszystko trzymamy w tej samej temperaturze, a mamy wiesz, po 5 dniach, po 7 dniach, nie, wiesz, że naprawdę widać po samym rozklejaniu od samic. Zawsze mamy tą samą dawkę tkaniny, nie, i tak dalej. A inaczej się na przykład bardziej, nie wiesz, tak dalej, że tutaj nie używam, że mam 100 dni, tam jest, będzie 100, 160, 110, nie. Przy sandaczu według mnie to się nie sprawdza. Trzeba codziennie sprawdzać słomeczko, ja wrzucam po mikroskop i widzę po prostu, czy ten pik będzie się pojawiać, czy nie, wiesz, i wtedy wiem, że to będzie teraz, nie. Czyli z każdego słoja codziennie pobierasz tak, ikrę? Tak, to znaczy, nie tyle co od każdej samicy, tak. Od każdej samicy. Tak. No tak, bo możesz mieć jedną samicę rozdzieloną na kilka słojów. Na szczególnie nie? Na że teraz na przykład jak ta prawdopodobnie, którą wytrzemy, odda około 500 gram, no to są na pewno dwa słoje. Tego się nie da rady wrzucić na jedną, nie? Zobaczcie jeszcze tutaj doprowadzenie wody, w jaki sposób się odbywa. Tak, wszystko tutaj działamy na obiegach zamkniętych, nie? Czyli tam z delikatną tam podmianą wody świeżej, ale tak to woda krąży, jest oczyszczana biologicznie i przez lampę UV na kluczowych tych obiegach jeszcze dochodzi mikrosito, które mechanicznie z zawiesiny całą wodę czyści, nie? No i zobaczcie, to jest w zasadzie efekt dwudniowej tutaj akcji. Pracy z sadlakami, tak. Ostatnia ikra z zalewu, można powiedzieć. Można powiedzieć ostatnia ikra z zalewu, tak. Tak, tak, z ostatniej samicy pozyskanej z zalewu. Niecałe 300 gram. Wyglądasz po jednej dobie, że jest ładnie, nie wylatuje nic z górą. No co, no teraz przyjdzie czas na jeziorowe z głębokich mazurskich jezior. Kilka samic jeszcze i te szaleństwo rozrodu kończymy w tym roku. No i zaczyna się kolejny etap, dużo bardziej wymagający i pracochłonny, jakim jest zabawa z tym wylęgiem. Czy na czym wylęgiem polega twoje... I przypomnijmy, ile tu mamy? Tu mam około 300 tysięcy ziaren. 300 tysięcy, z tej samicy, którą widzieliśmy na filmie. Zaplemnioną przez 4 czy 5 samców? Tak, tak, 4-5 samców. No. Też ostatnie. I kiedy się będą lęgły? Myślę, że między 7 do 9 dni, nie? Maksymalnie. Tam są inne słoje, które cały czas kontrolujesz? Tak, dzisiaj wieczorem podejrzewam, zacznie się akcja tutaj z tym, nie? Z obsadzaniem, że będzie się pluło. Też będzie jakieś 2-3 godziny roboty, bo to trzeba odbierać, żeby tutaj się odbieralnik nie zapychał i w miarę tam po różno te około 500 000 na basen obsadzać, nie? Ja w zasadzie z tobą jestem drugi dzień i pomagam w czynnościach, no jakby też nie we wszystkich. Jestem niesamowicie jakby zmęczony. Na czym polega praca, powiedz, na bieżąco, dzień pracy w wylęgarni ichtiologa? Od rana czy od nocy? Zacznijmy od rana może. No wstajemy, patrzymy, obchodzimy baseny, czyścimy baseny, czyścimy odpływy, karmimy, przygotowujemy pokarm, uzupełniamy karmniki. Co tam jeszcze? Jeżeli jest potrzeba, to już rozrzedzamy. One teraz dość szybko rosną, więc to widać, że się robi ciasno w basenach. Nie widać już dna.
Co ile karmisz? Trzy razy karmię. Jeżeli chodzi o plankton, karniki, które dają przez 22 godziny. Karmią każdy bas automatycznie. Nie? Kolejna rzecz, musisz przygotować pokarm, czyli tak, Artemię musisz przygotować. Artemię zastawiamy na następny dzień. Co tam jeszcze? Badamy wody, parametry wody w postaci azotu. No co jeszcze? Sprawdzamy tarlaki. Tak, jeżeli no jak jest szał, to jeszcze tarlaki mamy, jeszcze, czyli ten przegląd. Czyli co ile sprawdzasz samice? Zależy, w którym są stadium. Jeżeli to już jest stadium szóste, to sprawdzam co 5 godzin. Co 5 godzin samice tak, trzeba? Jeżeli to tam jakieś stadium wcześniejsze, to spokojnie to. Niezależnie czy noc, czy nie noc. Nie. Nie ma takiej możliwości. Przypada 5 godzin, to na drugą nie ma takiej możliwości. Nocy, to jest druga przy hormonach, nie? Tak. Przypada od drugiej, nie, sprawdzamy, nie daje, to jest 5 godzin, czy to jest 7, nie? W międzyczasie jeszcze wiadomo, trzeba przeczyć odpływy zatykające się tiolowe i tak dalej, więc no i ten sen mamy przerywany. Niesamowity. No sam widziałeś sobie. No jestem tutaj z tobą 2 dni naprawdę i proszę mi wierzyć, mimo fascynacji niesamowitej i tak dalej, ale jest to bardzo ciężka praca, no i odpowiedzialna też, bo jakby przy jednym parametrze, na przykład wody, no i marnować można szybko. Bardzo szybko i wszystko, nie? A tak naprawdę ta praca tutaj, no przy na przykład gatunku pod tytułem sandacz, ile wymaga czasu od ciebie? Cały proces? Praca, w sensie od kiedy zaczynasz sandacza i kiedy kończysz sandacza? Kiedy się przyjmie pierwsze tarlaki, uda się ten pozyskać i wchodzi na delegarnię. To jest okres jaki? Miesiąc? No w tym roku to było 10 marzec. I skończy się? No jak dobrze pójdzie, no to we wrześniu. Tak wygląda praca w delegarni. Radek teraz sprawdza, czy się klują sandaczyki. Powoli się klują, ale to jeszcze nie jest to. No nas czeka dzisiaj kilka godzin, podejrzewam. Operacji teraz tutaj. Ja sobie w ogóle myślałem, że wy koniecznie powinniście chyba przyjechać do nas za 2 miesiące jeszcze. Jak to już będzie, wiesz. O! Kolejne godziny spędzone w wylęgarni, kolejne dni. I noce. Jesteśmy świadkami wylęgu. Czułem, że on nawet już jest tak o jeden dzień, o pół doby spóźniony, bo już jest widoczny czarny pigment w oczach. A najlepiej jak on tak zaczyna się chluć, kiedy się dopiero te oczy, no już zaczyna się pigment, ale nie robi się jeszcze czarny, nie? I latają sobie. Czyli diabelki. Dobrze, że tutaj przesadziłeś i tak sprawdziłeś, czy nie zacznie się. Normalnie nosa masz niesamowitego. I tak sobie klujemy, nie wiesz? W końcu Wielkanoc to jajka. I tak w takim momencie właśnie lęgnie się. Ile 300 tu jest? Tutaj będzie. Czekaj. Który to będzie około 300 tysięcy, tak. 300 tysięcy sandaczy. Jak się wszystko ładnie wykluje? No, myślę, że tak, że 80% pójdzie bez problemu. Jak już tak szybko ruszył. Malutkie, prawda? One jakby się w naturze wykluły, to by się wykluły, podejrzewam, gdzieś około 2 dni temu. Więc byłyby jeszcze mniejsze, nie? Bo tutaj jednak mamy rozklejone taniną, która trochę opóźnia te całe klucie, nie? Tak, partiami by się kluły, ale zdecydowanie mniejsze. Nie? Tak. No partiami, no w stosunku, stosunku do tego wylęgu, co tutaj mamy kontrolowanego, nie? Tak. Piękny widok, sandaczyki, witajcie. Tato.
moment wylęgu sandacza. Trzysta tysięcy sandaczyków właśnie w tej chwili ma kontakt ze światem. I zaczynają się kluć. Przygotowywać kolejny słój Artemii. Na jutro. Czyli mamy zastosowanie łaźni wodnej. Słój dookoła jest otoczony wodą. Utrzymuje się stabilniejsza temperatura. Można ją kontrolować. Napełniamy zbiornik wodą. W zasadzie o tej samej temperaturze, z tą samą temperaturą, bo woda jest z obiegu zamkniętego. I zaraz będziemy kłaść jaja. I chyba pojemności słój? 6,5 litra. 6,5 litra? Ile soli? 140-150 gram tutaj, nie? 150 gram na 6,5 litra soli. Dobra, mieszaj, idę po czysty. Puszczamy tutaj... Tak, musi być napowietrzanie, nie? Puszczamy ciśnienie do tego słoja. Każdy słój jest kontrolowany osobnym ciśnieniem w zależności od stadium. Czy też ilości, tak, ilości lat możemy sobie kontrolować. No my nie możemy chodzić górą, nie? Tak. Dokładnie tak. Nie? Musi się mieszać. A do każdego ziarenka czy larwy potem musi się dostać ten. Dobra, idę po to. Mamy jaja solowca. Tak, wyobraźmy. Odpowiedni przyrząd. Ile tutaj masz? Akurat ile ci się mieści? Powiem ci, że nie mierzę tego, ale sprawdzone mam, że dwie takie daje szalki i jest najlepiej. Dałem kiedyś trzy, to dużo się nie wypluwa. Widać, że już pojemność po prostu nie daje, nie? Rady. I rozumiem. Jest to takie najbardziej efektywne. Jaja się kopują. Mówiliśmy, w jakiej temperaturze trzymasz? 26-29 stopni. 26-29 stopni. Sobie tutaj Radziu, tak, położna Radosława pisze, w jakim dniu, jaki słój, żeby opanować sytuację. A ty w zamrażalniku trzymamy, nie? Żeby były aktywne. No i już w zasadzie widzimy, że cysty się ładnie wymieszały. I można czekać na krucie. Nocne, można powiedzieć, kolacyjkę im dajemy. Wieczorne trzecie na dobę. Karmienie wylęgu. Pokarmimy trzy razy, jeżeli chodzi o Artemię, trzy razy na dobę. O 7:15 i w okolicach 23:00. Dobra. Przyjdziesz tam to jeszcze karmić? Tak, ale to rozkleimy ikrę w górę. Aha, okej. Okay. Są daty na zbiornika. Wydezynfekujemy sprzęt, niech wyschnie, żeby się krzywda sandaczyką nie stała. No, tym bardziej, żeby na wiesz, na wodzie cały czas tak dalej. No ile mikroelementy, no, bakterie. W ten sposób się właśnie nie przestrzegają takich niuansów, tak się załatwia hodowlę, nie? Tak.
takim zdolnym. Tak. Zwłaszcza w obiegu zagniętym. O tym, no dokładnie, nie? A przy tych zagęszczeniach, to jak wprowadzić, to jest sobie kwestia dłuższa i dziękuję. Nawet nie to, że... To może potem... wodać, nie, myślę, że ja tak wytanę, że jest dobrze. A to jest wodo, a to jest w ogóle wodoopory? Tak. No to ja jeszcze lepsze sposób płynie. To ja mam wirką specjalny ten. Tak? Możesz dopożyć do płynu. I mogę, jest tam mogę. Puszczu. To jest ten kopiuje. To nie jest żaden kwas, to jest środek tylko wirusa ten. Jaki środek? Środek Wilkon S dokładnie, przeciwko wirusom, wszelkim patogenom i tak dalej. O. No i rewelacja. Nie zostało na... na odsyk. Karmimy teraz malutkie sandacze, które mają... Przypomnij mi, ile one mają dni? One są 20, czyli te mają akurat 9 dni, tak? 9 dni po wykluciu właśnie już tą większą artenią. A karmimy tak, i karmimy 6 dzień, bo pierwsze 3 dni one żyją na twoim woreczku, nie? Żółtowy. Czyli... ryba, jak się chodzi, leży się z woreczkiem żółtkowym, tam ma zmagazynowany zapas. Akurat w przypadku sandacza w tej temperaturze, jaką tu mamy temperaturę? 21 stopni. 3 dni wchłania sobie pokarm z woreczka żółtkowego, po czym musi dostać mikroartemię. I po ilu dniach, po 2 dniach? Góra 2 dni, nie? Góra 2 dni musi otrzymać tą normalną artemię, która tutaj już jest produkowana. I 6 dnia, już jak je karmimy, dajemy już mikropasze też. Pogarszamy, czyli zaraz jeszcze typne pasze im, ale warunek przez 2-3 tygodnie i tak muszą żywy pokarm odpadać. Ze względu na to, że jamy odpadów nie mają jeszcze tych trawiennych wytworzonych i tak dalej, a plankton się sam trawi w sobie, nie? Więc trzeba, no lepsze przyrosty ma, jaką paszę pogarszamy jeszcze, nie? To jest sterownik do paszy, można zobaczyć tutaj, jest jeszcze troszeczkę paszy zostawione na karmiku, a może ja tutaj nawet włożę te, mogę trochę tam im rzucić? No. Ja sobie jeszcze raz to zwykle. Dobra, ja to do tego, to nikomu, nie?